Serwis informacyjny gminy Zbąszynek, Magdalena Tomaszewska. Witam Państwa. Najważniejsze informacje z życia gminy Zbąszynek przedstawi burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu. Sierpień, zresztą podobnie jak lipiec, to przede wszystkim miesiąc przygotowania do nowego roku szkolnego, czyli tu intensywne prace remontowe, porządkowe na terenie naszych szkół. Praktycznie w każdej szkole działania takie remontowe się odbywały, poczynając od Dąbrówki Wielkopolskiej, gdzie zresztą na polecenie sanepidu zostały wymienione wszystkie żarówki na bezpieczne, energooszczędne i bezpieczne również dla uczniów. Kosieczyn to elewacja i odnowienie niektórych sal, Zbąszynek, gimnazjum to przede wszystkim również zalecenia związane ze strażakami czy rozciągnięcie instalacji PPOSZ poprawiającej bezpieczeństwo, ale również remonty sal po tych różnych eksploatacji całorocznej. I szkoła podstawowa w Zbąszynku to przygotowanie pomieszczeń dla uczniów z tego przedziału 1-3, ponieważ tu podjąłem decyzję o uruchomieniu dwóch oddziałów przedszkolnych czy przeniesieniu dzieci najstarszych z przedszkola do właśnie dwóch sal w szkole podstawowej. Spowodowane było to tym, żeby zapewnić 100% miejsc dla naszych dzieciaczków, tych najmłodszych właśnie w przedszkolu. Myślę, że zacznie to dobrze funkcjonować, ale oczywiście ta zmiana pociągnęła za sobą konieczność zaadoptowania sali dla właśnie tego przedziału 1-3, ale również na zewnątrz to jest elewacja, z którą rok szkolny nas zastał, ponieważ firma miała tyle zleceń, że nie zdążyła do 1 września wykonać remontu elewacji. Jest to kwestia jeszcze właśnie początku września i zakończenia tych prac. I myślę, że te wszystkie prace przyczyniły się do tego, żeby nasze dzieci właśnie 1 września mogły rozpocząć w warunkach bezpiecznych i takich godnych swoje zajęcia. Z tego miejsca też chciałbym podziękować nielicznej, co prawda, grupie, ale bardzo aktywnej rodziców z poszczególnych klas, którzy zaangażowali się w te prace remontowe i to we wszystkich szkołach, co cieszy, co świadczy też o tej takiej wspólnej odpowiedzialności za kształcenie, i też warunki te higieniczne pracy w szkole zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Także dziękuję bardzo. Sierpień to tradycyjnie Dni Zbąszynka, drugi weekend, tym razem wydłużony z racji tej, że 15 sierpnia to był poniedziałek, ale frekwencja, myślę, że przede wszystkim pogoda była wspaniała, jeżeli chodzi o takie właśnie imprezy, i frekwencja w związku z tym była bardzo duża. Świadczy to o tym, że po ciężkim roku pracy również potrafimy się bawić i wypoczywać. Odbyło się bez jakichkolwiek tam niepotrzebnych awantur czy zbyt wielu interwencji policji. Zresztą również tu policja się zaangażowała w to utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, ale też gwiazdy czy zespoły, które występowały, były na tyle atrakcyjne, że przyciągnęły sporą rzeszę nas, mieszkańców, i myślę, że bardzo fajnie. Zostało tylko jedno, czekać znowu rok czasu na kolejne Dni Zbąszynka w przyszłym roku. I w końcówce z sierpnia rozpoczęły się prace, wreszcie oczekiwane przez nas kilka lat, na rondzie tym spinającą obwodnicę północną Zbąszynka z drogą 302. Także obecnie one tam intensywnie są prowadzone. Co prawda termin zakończenia tych prac to jest 28 listopada, a więc troszkę czasu jeszcze ta firma ma. Dlatego też zwracam się tu ponownie z prośbą o zwracanie uwagi na oznakowanie, ponieważ jest to tymczasowa organizacja ruchu, żeby nie było jakichś problemów związanych z wjechaniem pod prąd, czy do jakichś, żeby nie doszło do jakichś kolizji, jak również da się zauważyć, że niektórzy w dalszym ciągu z obwodnicy północnej zjeżdżają w wykopy, próbują przejeżdżać przez ten praktycznie teren, plac budowy. Także też proszę tego nie czynić, bo można sobie zrobić krzywdę i jeszcze być odpowiedzialnym. Myślę, że wykonanie tej pracy, tej inwestycji
bezwzględnie raz, że skomunikuje naszą obwodnicę z drogą 302 i z tym wyjazdem na Zbąszyn, a dwa, poprawi bezpieczeństwo właśnie w tym obszarze zakładów IKEA. Również taka już potwierdzona informacja, jeżeli chodzi o Kosieczyn. Droga, ulica główna w Kosieczynie jest po przetargu. W najbliższych dniach rozpoczną się na niej prace. Bardzo istotne, że będzie to 8000 m2 do wymiany nawierzchni, czyli praktycznie od szkoły aż po osiedle Słoneczne, w tym 1/4, czyli 2000 m2 z wymianą podbudowy, czyli te miejsca, gdzie ta droga siadła, gdzie zrobiły się zagłębienia, będzie również wymieniona podbudowa tej drogi, oczywiście regulacja studzienek, krawężniki nie będą ruszane i chodniki, także tu będzie można się bezpiecznie poruszać. Natomiast jezdnia, również to jest zadanie, które musi być skończone w tym roku, czyli do końca listopada. Mam nadzieję, że z tego terminu się firma, mam nadzieję, ta firma nie ma możliwości niewywiązania się, ponieważ jest stosowna umowa, a że jest to firma Strabag, więc na pewno bardzo szybko i sprawnie zostanie to zrobione. Obecnie jest to etap właśnie uzgadniania organizacji tymczasowej i organizacji ruchu i to firma obecnie robi. Ja myślę, że we wrześniu już te prace powinny ruszyć pełną parą. Inne zakończenie, czyli już wrzesień, 10-11 września, dożynki w Dąbrowce Wielkopolskiej pod tytułem Smaki Miast Partnerskich, ale to z tego względu, że korzystamy z dofinansowania, mamy zamiar skorzystać z dofinansowania Euroregionu Szprywany Sabór, którego jesteśmy członkiem i trzeba było takie właśnie tak je nazwać. Jest to zresztą kontynuacja nazewnictwa z lat poprzednich, ale ogólnie sobota to właśnie turniej miast partnerskich wspólnie organizowany z właśnie z naszym partnerem z Niemiec, czyli PAIC. Też gwiazda wieczorem, zabawa, no i główna ceremonia dożynkowa w niedzielę rozpoczynająca się mszą świętą o godzinie 12 w kościele w Dąbrowce Wielkopolskiej, później korowód i tradycyjne te działania związane z uroczystością dożynkową, przekazania chleba, a i później też występy naszych zespołów, przede wszystkim lokalnych, ale też zaproszonych. Także zapraszam na te uroczystości do Dąbrówki Wielkopolskiej. Chcę też dodać, że tradycyjnie będą kursowały autobusy przewożące na te uroczystości i później odwożące. Także proszę też zwrócić uwagę na plakatach, na ten element właśnie dołożony z godzinami przejazdu. Właśnie po to, żeby mieszkańcy Kręcka, Kosieczyna, jak również Rogozińca, Zbąszynka mogli skorzystać z tych atrakcji, no i samej tej uroczystości. Także zachęcam do skorzystania. 4 sierpnia w Świebodzinie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęto od mszy świętej w intencji pracowników policji i ich rodzin. Następnie na placu Jana Pawła II odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono odznaczenia. Wręczenia odznaczeń dokonał komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Janiak. Doceniono również wkład i zaangażowanie władz samorządowych w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu. Z tego tytułu medalem 25-lecia Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów odznaczono burmistrza Świebodzina Dariusza Bekisza, burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura. Zarządzeniem burmistrza Zbąszynka z dnia 12 sierpnia bieżącego roku pani Reginie Kot został przyznany tytuł zasłużony dla gminy Zbąszynek. Uroczyste wręczenie tytułu przez burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego odbyło się podczas Dni Zbąszynka w dniu 15 sierpnia. Tytuł zasłużony dla gminy Zbąszynek przyznawany jest mieszkańcom miasta i gminy Zbąszynek za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia. Jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Pani Regina stworzyła wielopokoleniową rodzinę zastępczą dla dzieci z domów dziecka. Pomimo skromnych środków udało jej się wychować i wprowadzić w dorosłość dzieci, które los okrutnie doświadczył. Następnie przez wiele lat zajmowała się opieką nad dziećmi z bliskiego i dalszego sąsiedztwa. Dzięki zaangażowaniu w niełatwy proces opiekuńczo-wychowawczy nad dziećmi w najbardziej wymagającym i trudnym okresie rozwoju, pani Regina Koc pomogła wielu rodzinom z terenu Zbąszynka w kontynuowaniu pracy i rozwoju wychowania w rodzinach.
W dniach 14 i 15 sierpnia obchodziliśmy Dni Zbąszynka. Organizatorzy zapewnili mieszkańcom oraz gościom szereg imprez sportowych i kulturalnych. Sportowe Dni Zbąszynka 2016 rozpoczął 13 sierpnia 26 turniej tenisa ziemnego Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku. W zawodach wystartowało 6 osób, a w finale Tomasz Drewniak pokonał Andrzeja Olejniczaka. Trzecie miejsce wywalczył Jacek Wyrwa. W godzinach przedpołudniowych odbyło się również oficjalne otwarcie siłowni pod chmurką, wybudowanej w ramach programu Lubuskie Siłownie pod Chmurką, zlokalizowanej za Stadionem Miejskim. W tym samym czasie odbyło się strzelanie otwarte dla mieszkańców, którego organizatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze Zbąszynka. Na płycie głównej stadionu w Zbąszynku odbył się również turniej piłki nożnej Żaków pod nazwą Torneo Lubuskie o Puchar Burmistrza Zbąszynka. W zawodach rywalizowało 11 drużyn. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce na podium wywalczyła drużyna Perła Cybinka, drugie Apko Krosno Odrzańskie i trzeci ZAP Junior Zbąszynek. Dni Zbąszynka upłynęły również pod znakiem dobrej zabawy i muzyki. Niedziela rozpoczęła się od spotkania burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z delegacją z partnerskiego miasta Pajc. Następnie mieszkańcy oraz zaproszeni goście wzięli udział w warsztatach wikliniarskich zorganizowanych na targowisku miejskim. Część artystyczna obchodów Dni Miasta rozpoczęła się od występów lokalnych zespołów i wokalistów. Następnie na scenie wystąpił wokalista reggae Damian Syjonfam, a zaraz za nim gwiazda wieczoru Rafał Brzozowski. Wieczór zakończyła impreza taneczna z DJ-ami. Poniedziałkową część artystyczną rozpoczął program edukacyjno-rozrywkowy dla dzieci z udziałem animatorów z Teatru Polskiego w Szczecinie. Na scenie pojawiła się również operetka Na Wesoło, minigala Disco Polo z udziałem zespołów Andrei Fanatic, a obchody Dni Miasta zakończył pokaz sztucznych ogni. W dniach od 20 do 21 sierpnia delegacja ze Zbąszynka wraz z burmistrzem Wiesławem Czyczerskim wzięła udział w obchodach 70-lecia Regionalnego Związku Domowina Niederlausitz, będącego organizacją skupiającą łużyczan mieszkających na terenie Niemiec. Tak dostojny jubileusz był okazją do przekazania gratulacji, życzeń i wyrazów uznania za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej kultury, wytrwałości w podtrzymywaniu i pielęgnowaniu tradycji ludowych i folkloru. Ostatnie dni sierpnia w gminie Zbąszynek to czas festynów i pikników. Festyn na zakończenie wakacji odbył się 27 sierpnia w Chlastawie. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a wieczór zakończyła zabawa taneczna. Tego samego dnia lato żegnali mieszkańcy Kręcka w trakcie turnieju piłki siatkowej zorganizowanego przez OSIR w Zbąszynku, w którym udział wzięli mieszkańcy Kręcka, jednostki OSP Zbąszynek, Kręcko i Opolewo oraz drużyna SP Zbąszynek. Dodatkowo jednostka OSP Zbąszynek przeprowadziła pokaz ratownictwa technicznego. 28 sierpnia w Dąbrówce Wielkopolskiej odbył się drugi dąbrowiecki piknik rodzinny, podczas którego mieszkańcy bawili się na sportowo, na wesoło i przede wszystkim rodzinnie. Wśród atrakcji pikniku nie zabrakło strzelania z wiatrówki, zabaw przygotowanych przez strażaków z OSP Dąbrówka Wielkopolska, pokazu strojów i akcesoriów wojskowych, konkursu na najlepszy placek drożdżowy, konkursu sprawnościowego i wiedzy, w którym główną nagrodą był bilet lotniczy dla rodziny na trasie Babimost – Warszawa – Babimost ufundowany przez firmę Sprint Air. Miesiąc sierpień kojarzony jest z wakacjami, jednakże w gminie Zbąszynek upłynął pod znakiem różnego rodzaju inwestycji. W ostatnich tygodniach sierpnia na obiektach sportowych w Dąbrówce Wielkopolskiej zakończono realizację zadania pod nazwą renowacja boiska piłkarskiego wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania. Generalnym wykonawcą zadania była firma Ogród Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny. Prace przygotowawcze były realizowane systemem gospodarczym przez gminę Zbąszynek. Wartość całej inwestycji wyniosła około 120 tysięcy złotych. W całości sfinansowana została z budżetu gminy. Trwają prace drogowe przy przebudowywanych ulicach w Zbąszynku. 31 sierpnia wykonawca firma PPH UPA Holak Bobowicko zakończyła pracę przy przebudowie ulicy Długiej i Bolesława Chrobrego. Koszt całkowitej inwestycji to ponad 1 milion złotych, a uzyskane dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowanych. W chwili obecnej sprawdzona jest prawidłowość realizacji inwestycji i rozliczenie projektu.
Trwają również prace remontowe na ulicy Wojska Polskiego. Projekt inwestycji zakłada częściową przebudowę nawierzchni ulicy, przebudowę chodników, oświetlenie oraz odwodnienie, a także budowę ścieżki rowerowej oraz miejsc parkingowych wzdłuż całej ulicy. Planowana przebudowa nawierzchni ulicy spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów. Zgodnie z założeniami projektu prace remontowe trwać będą do końca października bieżącego roku. 13 sierpnia na terenie obiektów sportowych imienia Bogdana Niemca w Zbąszynku otwarto ogólnodostępną i darmową siłownię zewnętrzną. Siłownia plenerowa wyposażona jest w 8 urządzeń wraz z tablicą ze szczegółową instrukcją obsługi. W otwarciu siłowni udział wzięli burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, kierownik OSIR Marcin Minta, posłanka Katarzyna Osos oraz pan Sławomir Kulczyński, dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość projektu to ponad 33 tysiące złotych, z czego 15 tysięcy złotych zostało dofinansowane w ramach programu Lubuskie Siłownie pod Chmurką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Tradycyjnie już w okresie wakacyjnym przeprowadzono niezbędne remonty w gminnych szkołach. W szkole podstawowej w Kosieczynie wykonano nową elewację zewnętrzną budynku wraz z wymianą parapetów. W szkole podstawowej w Zbąszynku rozpoczęto również remont elewacji budynku. Przeprowadzono remont dwóch klas z zapleczem dla najmłodszych roczników dzieci. W szkole podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej zakończono wymianę lamp w klasach i na korytarzach szkoły. Wykonano również niezbędny remont pieców CO. W bieżącym roku planowany jest także remont kotłowni w gimnazjum w Zbąszynku. Informację z przebiegu prac Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu przedstawi przewodniczący Rady Jan Mazur. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, miesiąc sierpień po przerwie wakacyjnej, która miała miejsce w miesiącu lipcu w pracach Rady. Rada Miejska zajęła się tematem polityka informacyjna, promocja gminy, współpraca zagraniczna, współpraca międzygminna. Szanowni Państwo, od lat, jak Państwo wiecie, naszymi partnerami jest gmina Bejdom, gmina Pajc i sąsiednia gmina Zbąszyn. W tym miejscu dziękuję wszystkim naszym partnerom za współpracę. Dziękuję serdecznie za życzliwość, za uczestniczenie w naszych uroczystościach. Dziękuję gminom, które są w strukturze regionu Kozła. Im również serdecznie dziękuję. Dziękuję gminom skupionym w strukturze powiatu świebodzińskiego. Dziękuję wszystkim Państwu za promocję, za informację. Bo drodzy Państwo, nawet na samochodzie ten znaczek, herb Zbąszynka, to również promocja gminy. Zatem dziękuję Państwu za uczestnictwo w tym życiu na co dzień. Dziękuję również wszystkim pracownikom urzędu, z burmistrzem na czele, jednostkom organizacyjnym, sołtysom, a Państwu szczególnie za branie udziału w tych wydarzeniach, które mają związek z promocją i polityką informacyjną. Jak również dziękuję Państwu za współpracę zagraniczną, wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom, które na co dzień reprezentują naszą gminę. I zapraszam oczywiście, korzystając z tych dobrodziejstw, które dziś mamy, to proszę korzystać z Bąszyńskiej Telewizji Internetowej, z internetu. Te wszystkie media są Państwu dostępne, Facebook, tam najczęściej można znaleźć te informacje wiążące z życiem gminy Zbąszynek. Szanowni Państwo, sesja w miesiącu sierpniu również gościła wyjątkową postać. W sesji uczestniczył pan Rafał Rzeszuto, na co dzień pracownik Nadleśnictwa Babimos, wykładowca z Zespołu Szkół Leśnych w Rogodzińcu. Okazja była niecodzienna, 2 listopada bieżącego roku. Teren depotu świętuje jubileusz stulecia, a zatem 100 slajdów z okazji jubileuszu stulecia arsenału na depocie. Ciekawa prezentacja medialna. Możecie Państwo się z nią zapoznać. Jeśli chodzi o szczegółowe informacje, zapraszam do urzędu. Myślę, że ona w najbliższym czasie będzie dostępna również na naszej stronie internetowej. Dziękuję Państwu za współpracę. Dziękuję Państwu również jeszcze w tym ostatnim okresie oczywiście radosnych wakacji. A pozdrawiam przede wszystkim najmłodszych od przedszkoli do szkół. Wszystkich łącznie życzę naszej młodzieży, dzieciom wejścia w nowy rok szkolny. Wszystkiego co najlepsze. Wrzesień to czas podziękowania za udane plony. W tym roku Dąbrówka Wielkopolska jest gospodarzem naszego gminnego święta.
Już w dniach od 10 do 11 września zapraszamy Państwa na Smaki Miast Partnerskich, uroczystość organizowaną wspólnie z naszym partnerskim Urzędem Spajc. W ramach wydarzenia odbędzie się Międzynarodowy Turniej Wsi i Miast, spotkanie grupy roboczej, polsko-niemiecka biesiada taneczna oraz kiermasz potraw regionalnych przygotowany przez mieszkańców i partnerów naszej gminy. To wszystko w tym wydaniu informacji. Za uwagę dziękuję. Magdalena Tomaszewska.